Pluszaki i rozrabiaki. Wydanie specjalne. Rozpocznij nową grę. Wybierz stopień trudności gry. Trudny. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Pewnego dnia, a właściwie pewnego poranka, do Pluszakowa niespodziewanie dostarczono tajemniczą przesyłkę. Kto ją nadał? Nie wiadomo. Z pozoru wyglądała zupełnie zwyczajnie i nawet dziadek nie zwrócił szczególnej uwagi na szare, kartonowe pudełko. Ale pluszaki, jak wiecie, mają nosa do rzeczy niezwykłych. Od razu poznały, że pudełko musi skrywać w sobie jakąś tajemnicę. Jaką? Tego można się było dowiedzieć tylko w jeden sposób. Zaglądając do środka. O tak. To, co znajdowało się w środku, z pewnością było niezwykłe. Gry planszowe, pełne magii, sekretów i zaklęć. Wystarczyło tylko rozłożyć planszę i rzucić kostką, aby znaleźć się w sercu nowej, zapierającej dech w piersiach przygody. Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Puste pole. Mało brakowało, a wszedłbym do jaskini nietoperzy. Musiałbym się cofnąć o 10 pól. Miałeś szczęście, kolego. To kto się teraz rusza? Łatek? Ja? Fajowo! Ciekawe, ile wyrzucę tym razem. A, 6! Łahaha! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6! Co to za miejsce? Wesołe miasteczko. Wesołe miasteczko! Juhu! Uwielbiam wesołe miasteczka! Ciekawe, jakie będzie zadanie. Może kręcenie się na karuzeli, albo zawody w jedzeniu cukrowej waty. No! Czytaj, zdrabko, czytaj! Znalazłeś się w wesołym miasteczku. Twoim zadaniem jest odnaleźć króla balonów, który mieszka przy złotej karuzeli. Słyszałeś to? Gdzieś tu, w wesołym miasteczku, mieszka balonowy król. Muszę go odnaleźć. Jeśli nie wykonam zadania przez 2 kolejne kolejki, nie będę mógł się ruszyć i wszyscy mnie wyprzedzą. Pomożesz mi odnaleźć króla balonów? Kieruj łatkiem za pomocą strzałek w prawo i w lewo. Używając jednocześnie strzałek w górę i w bok, wskocz na ławkę i zbierz baloniki. Uważaj, kontakt z robakiem może osłabić twoje siły. Jeśli chcesz, by uciekł, naskocz na niego. W niektórych miejscach ukryte są kolorowe piłeczki. Dzięki nim będziesz przez jakiś czas odporny na ataki robaków. Podejdź do miejsca oznaczonego strzałką i naciśnij klawisz ze strzałką w dół. Każda kostka uzupełni twoje życie i zregeneruje siły łatka.
Zadania możesz wykonywać również innymi pluszakami. Jeśli naciśniesz klawisz z literą T, na planszy pojawi się tulek. Pod klawiszem z literą Z ukryta jest zdrapka. Pod literą K kolec, a pod P pusia. Aby kontynuować podróż z Łatkiem, naciśnij klawisz z literą L. Wyboru postaci możesz dokonywać również myszką, klikając na jej wizerunek u góry ekranu. Zdrapka dzięki swojej zwinności potrafi skakać bardzo wysoko. Wskocz na przeszkodę, naciskając klawisze ze strzałką w górę oraz strzałką w prawo lub w lewo. Przeczołgaj się pod drzewem, przytrzymując jednocześnie strzałki w dół i w bok. Pamiętaj, że czołgać się potrafi tylko Łatek. Pusia jest lekka jak piórko. Dzięki temu potrafi skakać bardzo daleko. Jeśli chcesz wykonać skok w dal, przytrzymaj jednocześnie strzałki w górę i w bok. Tulek jest najsilniejszy ze wszystkich pluszaków i jako jedyny potrafi przesuwać ciężkie przedmioty. Jeśli chcesz, by przesunął skrzynię, naciśnij strzałkę w prawo lub w lewo. Zadania wymagające szczególnej odwagi z pewnością wykona Kolec. On, jako jedyny, potrafi się też szybko turlać. Podczas turlania Kolec odporny jest na ataki przeciwników. Aby się turlać, naciśnij klawisz ze strzałką w dół i w bok. Tam jest karuzela z kucykami. Podejdźmy bliżej. Może kucyki będą wiedzieć, gdzie szukać balonowego króla. Chcesz pokręcić się na karuzeli? Śmiało. Wsiadaj. Bardzo chętnie bym się pokręcił, ale... nie mam zbyt wiele czasu. Szukam balonowego króla. Wiesz może, gdzie mogę go znaleźć? Balonowego króla? Właściwie to nigdy go nie widziałem, ale pajacyki ze strzelnicy wspominały kiedyś, że król balonowy mieszka przy złotej karuzeli na drugim końcu wesołego miasteczka. Jeśli chcesz tam dotrzeć, musisz najpierw przeprawić się przez Zamek Strachów. Zamek Strachów? Wejścia do niego pilnuje duch Łasuch. Pozwoli ci przejść przez zamek, ale najpierw musisz wkupić się czymś w jego łaski. Ale czym? Łasuch to wielki łakomczuch. Uwielbia lody czekoladowe. Zanieś mu kilka, a nie odmówi ci pomocy. Słyszałeś? Musimy znaleźć po drodze wszystkie lody o smaku czekoladowym. Inaczej duch Łasuch nie wpuści nas do Zamku Strachów. A wtedy nigdy nie odnajdę balonowego króla. Ruszajmy!
nie jest lód czekoladowy. Ura! Udało się! Tego właśnie szukaliśmy. Tak! To smak czekoladowy. Ura! Udało się! Sucha, mamy wystarczająco dużo czekoladowych lodów, by zechciał nam pomóc. Podejdę bliżej. A ty tu kto? Nie znam cię. Po co kręcisz się przy moim zamku? Idę z wizytą do króla balonów, a jedyna droga wiedzie przez zamek strachów. Oj. Jeśli pozwolisz mi przejść, zostawię ci w zamian mój koszyk z czekoladową niespodzianką. Lody? Czekoladowe, moje ulubione. Czy to znaczy, że pozwolisz mi przejść przez zamek? Ależ oczywiście, przyjacielu. Czuj się jak u siebie. Zapraszam w moje progi. Pozwolisz, że dołączę do ciebie
później. Teraz muszę się zająć lodami. To by była wielka strata, gdyby się roztopiły.